Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o złym duchu i jego ulubionej metodzie działania. Zapraszam. Nowy Testament nazywa złego ducha diabolos, co znaczy tyle co oszczerca. Określa on złego ducha jako tego, który poprzez kłamstwa wprowadza nieprzyjaźń, niechęć pomiędzy ludźmi. Nie przez przypadek oczywiście Pismo Święte używa właśnie tego słowa. Tekst natchniony, gdy coś określa, no to określa to w ten sposób, w jaki Duch Święty pragnął, aby to zostało określone. I dzisiaj spojrzymy właśnie na złego ducha jako na oszczercę. Najpierw jedno słowo a propos czegoś, co wzbudza pewne kontrowersje, to znaczy w moim materiale, w którym mówiłem o złu, wspomniałem o tym, że określenie osobowe zło jest określeniem bardziej poetyckim niż teologicznym. Tutaj dwa słowa wyjaśnienia a propos tego. Faktycznie nie można mówić stricte teologicznie o osobowym złu, dlatego że to sugerowałoby to, że zły duch jest niejako inkarnacją zła, a to jest błąd. To nie jesteśmy dualistyczną sektą, która wierzy w dwie przyczyny, dobrą przyczynę i złą przyczynę, Boga i diabła, tylko jesteśmy katolikami, którzy wierzą w Boga, który jest pierwszą przyczyną, który stwarza wszystko, dlatego też wszelki byt jest dobry. Dlatego też byt złego ducha zasadniczo jest dobry. Tak samo jak byt potępionego człowieka. Co do zasady, to istnienie jest dobre. Dlatego nie można mówić o wcielonym złu, czy nie jest to po prostu do końca adekwatne teologicznie. Natomiast oczywiście wolna istota może się opowiedzieć również przeciwko Panu Bogu. Tak zrobił zły duch i tak robią ci ludzie, którzy są w tej chwili potępieni. I oczywiście w tym sensie nie ma już w nich nic dobrego. Tak jak Pismo Święte mówi, że temu, który ma, temu jeszcze dodadzą, a ten, który nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Ta osoba potępiona, w niej faktycznie czy osoba, w sensie czy człowiek, czy zły duch, który już trafia do piekła, faktycznie zostaje wyzuty z tego dobra, które jeszcze posiadał. Natomiast wciąż jeszcze to istnienie zasadniczo jest Bożym stworzeniem i wciąż nie pozostaje. To nie jest ta istota, ta osoba jakimś inkarnowanym, wcielonym złem. A więc oczywiście zły duch jest osobowy, natomiast nie jest w tym sensie istotowo złem. Jest stworzeniem, jako to stworzenie był stworzony jako dobry i tylko jego własna wola sprawiła, zdeprawowała go, sprawiła, że jest w tej chwili faktycznie zły, że jest właśnie złym duchem. Jego wola jest głęboko zdeprawowana, pragnie on w tej chwili szkodzić innym, jest pełen nienawiści. Natomiast ściśle teologicznie nie mówimy tutaj o nim jako o istotowym złu. Dlatego też określenie osobowe zło, dlatego że sugeruje ono niejako właśnie to istotowe zło, nie jest ścisłe teologicznie. My wracamy do tego, jak Pismo Święte określa złego ducha. Diabolos, oszczerca, ten, który wprowadza zamęt, który wprowadza przez kłamstwo niepokój. Zacznijmy od drugiej strony, to znaczy Pan Bóg pragnie harmonii. Pragnie harmonii wszędzie. Najpierw harmonii pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Tej harmonii, która polega na tym, że człowiek wypełnia ten cel, który został mu przez jego Stwórcę wyznaczony. Harmonia pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Harmonia wewnątrz człowieka, także wyższe władze duszy, rozum i wola. Rozum poznaje prawdę, wola pragnie tego, co dobre i one nadają ton. Harmonia w człowieku polega na tym, że wyższe władze duszy są wyższymi władzami, to znaczy one nadają ton, kierunek człowiekowi i człowiek za ich pomocą się ukierunkowuje. Rozum poznaje prawdę, wola pragnie dobra i człowiek panując nad swoimi niższymi władzami duszy, nad swoimi emocjami, wykorzystuje te emocje, korzysta z nich, ale zawsze właśnie pod kierownictwem rozumu.
i woli. To jest harmonia w człowieku, której Pan Bóg pragnie, która daje człowiekowi również spokój i radość, która jest rzeczą niezwykle piękną, niezwykle cenną. Pan Bóg pragnie również harmonii pomiędzy ludźmi. Polega ona w dużej mierze na praktykowaniu cnót, tych przede wszystkim cnót społecznych, w pierwszej linii miłości bliźniego. Pan Bóg pragnie harmonii w rodzinach, tak, aby mąż był głową rodziny, żona była sercem rodziny, tak, aby dzieci zachowywały posłuszeństwo wobec swoich rodziców. Harmonia, która sprawia, że każdy element jest na sobie właściwym miejscu i która znowu daje pokój, radość i siłę. Pan Bóg pragnie harmonii pomiędzy różnymi instytucjami społecznymi, pomiędzy stanami społecznymi, pomiędzy ludźmi, którzy są pracodawcami, a tymi, którzy u tego pracodawcy są zatrudnieni. Harmonia w jakichś instytucjach, firmach, ale również harmonia pomiędzy narodami, harmonia pomiędzy płciami. Harmonia, czyli odpowiednie współistnienie, odpowiednie zorganizowanie, zgodne z tym, jak zostaliśmy stworzeni, zgodnie z tym porządkiem stworzenia, który odpowiada naszej naturze i który dyktuje nam, jak rzeczy należy układać, tak żeby one dobrze funkcjonowały. Zły duch, diabolos, natomiast pragnie dysharmonii, natomiast pragnie nieporządku, a drogą do tego nieporządku jest właśnie to oszczerstwo, jest kłamstwo, które sączy jad w duszę, kłamstwo, które wprowadza nieporządek, niepokój. I tak zły duch pragnie dysharmonii pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Pragnie, aby człowiek nie podążał za tymi przykazaniami, które są przez Pana Boga dane, aby nie wybrał tego celu, który został mu przez Pana Boga wyznaczony. To jest ta najważniejsza dysharmonia, ale wszystkie pozostałe też do niej prowadzą, dlatego też mają swoje znaczenie. I dalej, właśnie dysharmonia w samym człowieku. Dysharmonia w człowieku jest wtedy, gdy wyższe władze duszy, rozum i wola nie panują. Gdy człowiek nie potrafi, posługując się nimi, nad sobą zapanować. Co to znaczy? To znaczy, że podąża za powiewem emocji, że to emocje decydują, to emocje odgrywają kluczową rolę, a nie rozum i wola. Wtedy mamy do czynienia z dysharmonią w człowieku i ją próbuje wprowadzić zły duch. Wszystko za pomocą oszczerstwa, czyli kłamstw, które wprowadzają niepokój, które wprowadzają niechęć. Tutaj to będą te kłamstwa antywychowawcze, te kłamstwa liberalnego katolicyzmu, te kłamstwa, który jest przeciwko wszelkiemu autorytetowi. Te wszystkie kłamstwa, które kierują się przeciwko uformowaniu w człowieku rozumu, który pragnie prawdy i silnej woli, która jest zdolna nadać człowiekowi całościowy kierunek, który trzeba wypracować w dużej mierze przez posłuszeństwo. A więc on dąży do dysharmonii. Dysharmonii pomiędzy Bogiem a człowiekiem, dysharmonii w samym człowieku, dysharmonii w rodzinie, tak, aby każdy był przeciwko każdemu, tak, aby głowa wykorzystywała swoją pozycję dla swojej własnej korzyści, nie dla dobra rodziny, tak, aby serce buntowało się przeciwko głowie i też próbowało wykorzystać swoją pozycję dla swojego własnego, w zasadzie nie dobra, tylko dla swojej własnej przyjemności kosztem dobra rodziny. Pragnie wprowadzić tą dysharmonię, również buntując dzieci przeciwko rodzicom. Znowu wracamy do tych antyautorytarnych metod wychowania. Wszystko pragnie on osiągnąć poprzez kłamstwa wprowadzające niechęć, niepokój. Kłamstwa, zawsze kłamstwo, aby było skuteczne, musi zawierać elementy prawdy. Dlatego to zawsze będą takie podszepty, które coś tam opisują dobrze, ale jednak nie do końca. Tak jak w tym pierwszym punkcie, dysharmonia pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Jak zły duch ją wprowadził? Czy to prawda, że Bóg wam zakazał jeść z każdego drzewa w tym ogrodzie? To jest przecież tylko niewinne pytanie, zawierające nieprawdę, zawierające pewne kłamstwo, wprowadzające pewien niepokój. Przecież to nawet jeszcze nie jest do końca nieprawda, tak? To jest tylko pytanie, ale już wprowadza pewien niepokój. Aha, nie zabronił wam ze wszystkich, ale z tego jednego.
ale nie pomrzecie, będziecie jako Bóg. To uczyni was właśnie wielkimi. Kłamstwo wprowadzające niepokój. I tak samo na tym samym poziomie są również te kłamstwa wysuwane i dzisiaj przeciwko Bogu. Jak one bardzo są podobne do tych oskarżeń, które mamy opisane w Księdze Rodzaju. Jak to Bóg może ci coś nakazywać? Jak to Bóg może cię zobowiązywać do życia w ten i w ten sposób? Jak to? Czy on zakazuje wam wszystkiego, co przyjemne? No nie wszystkiego, ale tego akurat wam zakazuje. A dlaczego? Czy przecież jak tego, jak będziesz sam siebie określał, jak sam będziesz wyznaczał, kim jesteś, jaka jest twoja płeć i w ogóle kim jesteś, to wtedy będziesz właśnie jako Bóg. To są te kłamstwa, kłamstwa, które wprowadzają niechęć tutaj pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Skoro Bóg jest dobry, to dlaczego istnieje cierpienie? Dlaczego Wszechmocny tego cierpienia nie znosi? On nie może być w takim wypadku dobry. To również jest rodzaj kłamstwa, kłamstwa, które zły duch sączy w ludzkie dusze po to, aby wprowadzić niechęć. Oczywiście nie twierdzę teraz, że każdy, kto używa takiego argumentu, to jest od razu niczym ten zły duch. On może być po prostu zwiedziony, może być, mieć zasadniczo dobrą wolę i po prostu szukać prawdy. Nie oznacza, że każdy od razu będzie takim sługą złego ducha. Natomiast to jest właśnie jego metoda. To jest metoda diabolos. To jest jego metoda, metoda złego ducha. Metoda oszczercy. Kłamstwo, które ma wprowadzić niechęć, niepokój. I to samo w rodzinach. Tak, mężczyzna, on uciska tylko tą kobietę. I to jest kłamstwo, które on sączy. Tak? Od zawsze mężczyźni uciskali. Ten patriarchat to zawsze było. I zawsze. A Kościół to tylko też się do tego przyczyniał. Cały czas, nieustannie. Kłamstwa, które wprowadzają niechęć. To samo do mężczyzn, w odniesieniu do mężczyzn, znaczy również kłamstwa, które mają wprowadzić niechęć, niepokój. W stylu kobiety są gorsze, nie rozumieją, nie ma co ich traktować jak człowieka i tym podobne. Dzieciom sączy on też te kłamstwa mające wprowadzić niepokój, te antyautorytarne. Sam musisz siebie określić, sam musisz o wszystkim decydować. Gdy rodzice coś ci nakazują, to jest to ucisk, każda kara i nagroda to już jest przemoc. Kłamstwa złego ducha, oszczerstwa złego ducha mające wprowadzić niepokój. Dalej oczywiście wprowadza on również niepokój na innych poziomach, na przykład w firmach, w zakładach pracy, sącząc niechęć, niepokój, niezadowolenie, niechęć pomiędzy różnymi grupami społecznymi, sącząc ten jad tej niechęci, złośliwości, pretensji, zarzutów. Wielkie rewolucje to są właśnie historie takich oszczerstw, które osiągnęły swój cel, gdzie udało się tymi kłamstwami wprowadzić nienawiść jednych przeciwko drugim. Czy to rewolucja francuska, czy rewolucja bolszewicka, dzisiejsza rewolucja ogólnospołeczna, powiedziałbym w ten sposób, również polega na tym. Wprowadzanie niechęci, kłamstwa, które mają wprowadzić niechęć między ludzi, między różne stany społeczne, między różne mniejszości a większości. My, ludzie, zostaliśmy postawieni przez naszego Stwórcę tutaj jako namiestnicy stworzenia i naszym zadaniem jest wprowadzać tutaj na ziemi tą harmonię. Jak mamy to robić? Przede wszystkim dbając o harmonię pomiędzy nami a Panem Bogiem, wypełniając Jego przykazania, poddając się pod ten cel i drogę, którą On nam wyznaczył. Cel, zbawienie, droga przykazania, Kościół Święty, wszystko to, co zostało nam zostawione, co otrzymaliśmy od Pana Boga. Z drugiej strony, dbając o harmonię w nas, w naszych najbliższych, w miarę naszych możliwości. Czyli dbając o to, aby rozum w nas naprawdę szukał prawdy, wola naprawdę ukochała to, co dobre i żeby te władze panowały nad niższymi władzami naszej duszy, robimy to poprzez praktykowanie cnót. Z drugiej strony, również dbając o praktykowanie czy rozwój cnót o tych, którzy w jakikolwiek sposób zostali nam powierzeni. Tutaj również dbamy o tą harmonię wewnątrz człowieka, ale również jak najbardziej powinniśmy dbać o harmonię w społeczeństwie i w tych małych społeczeństwach, o harmonię w rodzinach,
i w społeczeństwach. I tutaj dbanie o harmonię w społeczeństwie wymaga pewnego dodatkowego elementu. W ogóle, co do zasady, potrzebujemy rozumem rozpoznać, gdzie elementy rzeczywistości są na swoim miejscu. Jak rzeczywistość została stworzona, żeby dobrze działała. Jak ją ułożyć, żeby ona dobrze funkcjonowała. To dotyczy właśnie rozpoznania nas w odniesieniu do Bożych przykazań, dotyczy naszych władz, naszej duszy i w społeczeństwie podobnie. W rodzinie, w większych społeczeństwach rozumowe, racjonalne rozpoznanie rzeczywistości, jaka ona jest, jak ją ułożyć tak, żeby ona działała dobrze, żeby ona działała zgodnie ze swoim przeznaczeniem. I teraz w społeczeństwach, na przykład weźmiemy jakąś firmę, jakąś pracę, jak najbardziej również tam należy racjonalnie rozpoznawać rzeczywistość, oceniać, co jest dobre, a co złe i jak najbardziej należy próbować naprawić to, co jest nie tak. A więc nie chciałbym, żeby to teraz jakby zabrzmiało tak, że właśnie każdy, kto coś krytykuje, to jest już niejako tym uczniem tego diabła, z tego oszczercy. Oczywiście nie. Harmonia polega również na tym, aby potrafić naprawić błędy, aby potrafić je dostrzec, odpowiednio do nich podejść, opowiedzieć o nich osobie, która może je naprawić, spróbować samemu naprawić, jeśli się da. Natomiast zły duch w społecznościach pragnie czegoś innego. W końcu jest oszczercą, a więc nie chce, żeby problemy były dyskutowane, żeby były omawiane, żeby racjonalnie do nich podchodzić. Nie. On chce, żeby każde drobne niedociągnięcia, każde błędy, większe lub mniejsze, żeby one nie były naprawione, po to, żeby one denerwowały, po to one, żeby wprowadzały dysharmonię. On chce tych niedoskonałości, dlatego skłania człowieka do tego, żeby on dostrzegał je, ale bynajmniej, żeby nie próbował ich naprawić, tylko żeby narzekał na nie. Najlepiej nie do osoby, która może to naprawić, tylko do wszystkich innych. Narzekał, sączył jad, ten zaniedbuje swoje obowiązki, ten nie potrafi, ten robi to, ten robi tamto i tak dalej. I tutaj tak właśnie działa ten diabolos, tak właśnie działa oszczerca. Nie wskazuje na racjonalne, czy racjonalnie na problemy, tylko pokazuje, ja najlepiej jeszcze powiększa, ale w ten sposób, żeby tylko nikt o nich nie dyskutował, żeby tylko nikt ich nie naprawił, żeby one wprowadziły jak najwięcej niepokoju, niechęci, najlepiej konfliktów międzyludzkich, ale żeby nie zostały naprawione. A więc jeszcze raz, harmonię wprowadza ten w jakiejś społeczności, kto dostrzegając jakiś problem, podchodzi do niego racjonalnie, albo naprawia go sam, albo zgłasza go tam, gdzie można go naprawić. Jeśli się nie da, to próbuje drugi raz, albo spróbuje zgłosić to jeszcze gdzieś indziej, ale tam, gdzie trzeba, tak jak trzeba, po to, żeby to naprawić. A zły duch będzie dążył do tego, żeby nie naprawiać, tylko złościć się, krytykować, sączyć jad, oczerniać innych, dodając jeszcze do tych problemów, które już są, coraz to nowe. Zwracam tutaj na to również uwagę, że bańki informacyjne również są doskonałą metodą do działania dla oszczercy. Dlaczego? Jeśli stworzy się takie grupy wewnętrznej, takiej grupy władz adoracji, gdzie nie wchodzi nikt z zewnątrz, tylko właśnie jesteśmy wszyscy tacy sami, to jakże łatwo jest w nich sączyć jad, oczerniać wszystkich, którzy są na zewnątrz. Jakże to jest z jego punktu widzenia, z punktu widzenia oszczercy, jakże to jest bardzo skuteczne. A dużo, dużo bardziej niebezpieczna sytuacja dla niego jest taka, gdy ludzie w społeczeństwie ze sobą dyskutują, gdy o problemach społecznych, o problemach państwa po prostu wychodzą i racjonalnie ze sobą rozmawiają. I tutaj naprawdę bądźmy rozsądni. Pamiętajmy o tym, że politykom zależy przede wszystkim na tym, żeby zostać wybranymi. Że polityk jest jak sprzedawca, jak właściciel firmy. I oczywiście, że jemu zależy na tym, żeby emocjonalnie przywiązać do siebie wyborcy. Natomiast my, jako obywatele, nie pozwalajmy się tutaj uczynić takimi fanboyami, którzy emocjonalnie przywiązują się do jakiejś konkretnej partii, którzy wierzą, że wszyscy inni, ci, którzy głosują na inne partie, to są albo tępi, głupi, albo to są zdrajcy, tak?
Pamiętajmy o tym, że taka narracja jest wygodna dla polityków, bo im zależy na tym, żeby człowiek właśnie nie postrzegał tych innych właśnie jako jak najgorszych i właśnie wybór tej właśnie partii postrzegał jako zbawienie dla państwa. My natomiast racjonalnie podchodząc do rzeczywistości powinniśmy po prostu patrzeć na to, jak jest, rozważać różne rozwiązania, które nam proponują i wybierać tą partię, która daje te rozwiązania, które uważamy za jak najbardziej racjonalne, nie pozwalając się jednocześnie wciągnąć w jakieś emocjonalne rozgrywki w stylu ci, którzy głosują na inną partię, to są głupcy lub zdrajcy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj myślę, że może pojawić się bardzo ciekawe pytanie, czy Bractwo Świętego Piusa X nie wprowadza właśnie takiej dysharmonii? Czy nie działa właśnie jak taki oszczerca, który poprzez jakieś oskarżenia próbuje wprowadzić niepokój w biednych i żyjących zasadniczo spokojnie sobie w kościele katolikach? Otóż, tak jak to opisałem wcześniej, jeśli chodzi o działanie w jakiejś społeczności, bractwo działa dokładnie tak, jak działać należy. To znaczy, oceniamy rzeczywistość, widzimy pewne problemy i staramy się poddać je pod dyskusję. Zwracam na to uwagę. Ja nie wychodzę z oskarżeniami, ten i ten to jest grzesznik, ten i ten to chce zniszczyć Kościół. Nie. Ja wychodzę, mówię, uwaga, wydaje mi się, że ta nauka jest niezgodna z nauką katolicką, bo to i to i to. Uwaga, na przykład, ojcze Remigiuszu, to credo, które odmawiałeś na arenie młodych, ono nie wyznaje katolickiej wiary, natomiast może prowadzić do poważnych błędów w wierze. To jest konkretna rzecz, zdarzenie, konkretne credo, które zostało odmówione. Moim zdaniem to jest rzecz niebezpieczna, na którą warto zwrócić uwagę. Widzę problem, poddaję go pod dyskusję. Natomiast to właśnie nasi adwersarze nie chcą wejść w tą dyskusję. Gdy widzą problem, gdy my zgłaszamy im ten problem, jaka jest ich reakcja? Oni odpowiadają, nie słuchajcie ich. To są schizmatycy i heretycy. Czyli nie odnoszą się do argumentu, tylko stawiają osobiste oskarżenie swoją drogą nieprawne, to znaczy niezgodne z rzeczywistym faktem. Odsyłam tutaj do materiału niedawnego Goliat modernizmu, gdzie również omawiam kwestię statusu prawnego Bractwa Świętego Piusa X, a więc nosi to nierzadko również, te odpowiedzi noszą nierzadko znamiona oszczerstwa, no mającego właśnie zdyskredytować tego, kto zgłasza realny problem. A więc w tej dyskusji my postępujemy co do zasady, oczywiście wszędzie mogą się zdarzyć pewne błędy i postępowania niewłaściwe, natomiast co do zasady ta linia, którą obraliśmy, w ogóle nie jest linią jakiegoś sączenia jadu. Nasza linia jest bardzo otwarta. Widzimy problemy, rozpoznajemy problemy, zgłaszamy je, mówimy o nich otwarcie. Natomiast ze strony hierarchów kościelnych spotykamy się z raz odrzuceniem, z nimi się nie da rozmawiać, mówi ojciec Szóstak po tym, jak próbowałem dobić się do niego bardzo wielokrotnie, pisząc listy, mam to udokumentowane w skrzynce mailowej do Langusty. Langusta odpowiada, że przekazaliśmy prośbę ojcu Szóstakowi, nie będzie on, nie odpowie on na ten materiał i tak dalej, i tak dalej. A więc po tym, jak my próbujemy rozmawiać, słyszymy, z nimi się nie da rozmawiać. To są schizmatycy i heretycy. A więc odpowiedzi na nasze zgłaszanie problemów słyszymy w rzeczywistości oszczerstwa. A więc przeważnie to, jeśli już chcemy komuś przypisywać działanie oszczercy, jeśli już komuś chcemy przypisywać takie postępowanie, to raczej po tej drugiej stronie konfliktu niż po naszej, co nie znaczy, że jak wspomniałem, my zawsze w każdej sytuacji postępujemy idealnie. Bo oczywiście błąd, zwłaszcza w jakiejś ferworze, w jakimś ferworze dyskusji, może się w końcu każdemu zdarzyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.